To najzabawniejsze, jakie słyszałem. Pomachałem mężczyźnie, bo myślałem, że machał do mnie. Najwyraźniej machał do innej kobiety. Żeby wyjść z tej niezręcznej sytuacji, trzymałem rękę w górze. I wtedy zatrzymała się taksówka. Zawiozła mnie na lotnisko. Teraz mieszkam w Polsce i zaczynam nowe życie. Myślę, że to bardzo zabawne. No dobrze. Otwórzcie swoje Biblię na Księdze Wyjścia, rozdziale 32. Właściwie mamy trzy historie, którym chciałbym się przyjrzeć, więc Księga Wyjścia 32, a potem przejdziemy do pierwszej Księgi Samuela 13. A potem będzie jeszcze trzeci. Mam taki ekscytujący zaszczyt mówić z wami o znaczeniu opóźnienia i depresja właśnie teraz dała się odczuć w tym pomieszczeniu. Tak, dało się to odczuć. Zmieniła się tutaj atmosfera. Tak. Jeśli mógłbym to zrobić i dać wam $1,000 dzisiaj lub 2000 w ciągu 30 dni, ilu z was czekałoby te 30 dni? Więc pojawia się ta wartość w opóźnieniu. Powiedziałem, jeśli mógłbym. Ja to dodałem. Ja to już wcześniej przemyślałem i powiedziałem właśnie tak, że gdybym mógł 1000 dzisiaj lub 2000 w ciągu 30 dni. Większość z nas poczekałaby te 30 dni, ponieważ rozumiemy ten fakt, że więcej znaczy lepiej. W Królestwie opóźnienia zawsze zyskują na zainteresowaniu, ale są ważniejsze niż to, że nie tylko zyskują na zainteresowaniu, ale nabierają rozpędu. Pan faktycznie powoduje pewne opóźnienia, abyśmy mogli zobaczyć, co jest w naszych sercach, to, co On widzi, a czego my nie widzimy. Okej, przeczytajmy Biblię i mam nadzieję, że to wszystko wtedy będzie miało sens. A potem będziemy się modlić o to, żeby Bóg się pospieszył. Lubię szybkie odpowiedzi. Będziemy czytać kilka historii. Będę musiał to troszeczkę skrócić, a potem przeskoczyć, więc po prostu podążajcie za mną. Ilu z was ma swoje Biblię? Pokażcie, trzymajcie je przez chwilę w górze. No dobrze, Księga Wyjścia 32, werset pierwszy. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. I to takie głupie. Oni dopiero co powiedzieli, że tak jak Mojżesz, ten, który wyprowadził nas z ziemi Egiptu, a potem stworzyli złotego cielca i zaczęli ogłaszać, że to jest Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu. Właśnie go zrobili teraz. I to był ten, który wyprowadził ich z Egiptu wczoraj. Szczerze, bałwochwalstwo jest właśnie tak głupie. Ale żebyście nie poczuli, że jesteśmy wolni od bałwochwalstwa, w Nowym Testamencie bałwochwalstwo nazywa się chciwością. Bałwochwalstwo nazwane jest chciwością w Nowym Testamencie. I aby zrozumieć, jak to pasuje do zakresu rzeczy biblijnych, usłyszycie to wyrażenie lub słowo bałwochwalstwo i cudzołóstwo lub wszeteczeństwo w tym samym zdaniu i znaczeniu, ponieważ bałwochwalstwo jest w duchu, a cudzołóstwo jest w naturze. I często występują jako te grzechy ciężkie, polegające na tym, że wartości załamują się na rzecz materializmu. I często jest to osłabione także w sferze moralnej lub odwrotnie.
ale to nie jest temat na dzisiaj. Konferencja prorocza i uzdrowienia z udziałem Chucka Perry i Bena Armstrong z kościoła Bethel w Redding, Kalifornia już 5 września. Ben nadzoruje służbę proroczą, a Chuck jest odpowiedzialny za pokoje uzdrowienia w kościele Bethel. W tym roku Ben będzie mówić o tym, jak interpretować wizje i sny, a Chuck o tym, jak żyć w zdrowiu ponadnaturalnym i jak modlić się skutecznie o chorych. Ben i Chuck przyjeżdżają ze swoimi zespołami, którzy również będą usługiwać podczas konferencji. Link do rejestracji znajdziesz w opisie tego wideo, a więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie www.shoreline.pl. You guys all right? Macie się dobrze? Wiem, że wyglądacie na podekscytowanych i naprawdę to ciężko się powstrzymać, stojąc przed wami z tym przywilejem mówienia o opóźnieniu, ale zamierzam z tym walczyć. Mam jeszcze jedną szansę, żeby spróbować. Próbowałem już 2 razy, to były moje 2 ataki. I teraz pojedynczy. W porządku, przejdźmy dalej. Oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Pana. Ja nie wiem, czy on próbuje zatrzeć swoje ślady, czy co, ale buduje ołtarz i oznajmia, że to dla Pana. Bóg nie pokazuje swojego tronu wobec złotych cielców. Mojżesz, werset 7. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. I teraz, nie mamy czasu, żeby przejść przez ten cały dialog, ale dla mnie jest to jeden z najzabawniejszych rozdziałów w Biblii, ponieważ Bóg mówi do Mojżesza: twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. I w kolejnych wersetach Mojżesz mówi do Boga: no czekaj, to nie jest mój lud, to jest twój lud. To nie ja wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, ty to zrobiłeś. A potem kontynuuje modlić się i prosi o miłosierdzie dla ludu, który Bóg miał zamiar zniszczyć. A w wersecie 14 jest napisane, że Pan żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyście zobaczyli, to, że są chwile, w których rzeczy są wprawione w ruch i Pan chce w połączeniu z twoim sercem zatrzymać to, co zostało wprawione w ruch. Jak wielu z was rozumie, że grzech wymaga sądu? Więc wyrok jest ogłaszany przeciwko konkretnej rzeczy. Jeśli nie ma nikogo, kto będzie się modlił, to się wydarzy. Czego Bóg chce? Żeby ktoś się modlił. W porządku. Mam nadzieję, że troszeczkę nabrało to sensu. Teraz następna historia z pierwszej księgi Samuela, rozdział 13. Wiecie, kiedy Mojżesz zszedł na dół, skonfrontował Aarona z tym, że stworzyli tego złotego cielca. I Aaron mówi do niego: ja wrzuciłem złoto do ognia i nagle ten cielec się pojawił. Czy on naprawdę myślał, że Mojżesz się na to nabierze? Wrzuciłem złoto i tak po prostu ten cielec się pojawił. To jest inteligencja bałwochwalstwa. Pierwsza księga Samuela, rozdział 13. Izrael jest mocno otoczony armią filistyńską. Jest ich znacznie mniej. Armia się boi. Przeczytacie w tym rozdziale, odkryjecie, że niektórzy żołnierze ukrywali się w jaskiniach, w rowach, w krzakach, gdziekolwiek. Się dało ukryć, tam się ukryli. Jest wybrana grupa, która jest Saulem i zaczynają odchodzić, ponieważ bardzo się boją. I werset 8 mówi: i czekał przez 7 dni, zgodnie z czasem wyznaczonym przez Samuela. Kiedy jednak Samuel nie przyszedł do Gilgal, cały lud odszedł od niego. Wtedy Saul powiedział: przynieście mi całopalenie i ofiary pojednawcze. I złożył całopalenie. Gdy skończył składać całopalenie, oto przyszedł Samuel, a Saul wyszedł mu naprzeciw, aby go przywitać. I Samuel zapytał: co uczyniłeś? Saul odpowiedział: ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni zgromadzili się w Mikmas, wtedy powiedziałem: oto Filistyni stąpią na mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie zjednałem sobie Pana. Co tu się dzieje? Pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Przede wszystkim, nie wolno było Saulowi, jako królowi, który nie był prorokiem, nie był kapłanem, był królem, złożyć Panu tę szczególną ofiarę. To było zabronione. Więc on złożył zabronioną ofiarę.
Dlaczego to zrobił? Właśnie odpowiedział. Po pierwsze, ponieważ ludzie się rozproszyli. Zauważcie, że zarówno Aaron, jak i Saul zgrzeszyli. Ich grzech zaczął się od strachu przed człowiekiem. Aaron był pod wpływem ludu, który chciał, żeby wykonał złotego cielca. Więc strach przed opinią ludzi. A w tym przypadku ludzie uciekli od Saula. On już teraz pokazuje mnóstwo takiej niepewności jako przywódca. Ilekroć Pan obnaża tę niepewność w nas, daje nam przysługę. Niepewność jest właśnie obnażeniem tego braku bezpieczeństwa. Po pierwsze, ludzie odchodzą. Numer dwa, Samuel, prorok, otrzymał stwierdzenie, nie przyszedłeś wtedy, kiedy mówiłeś, że przyjdziesz. Zauważyliście, że ktoś nie bierze tutaj odpowiedzialności za swoje czyny. Nie przyszedłeś, gdy powiedziałeś, że przyjdziesz, tak powiedział Saul. I po trzecie, no tutaj jest utworzona armia Filistynów, a ja chciałem zająć się sprawą duchową, złożyć ofiarę bez obawy przed Bogiem za złożenie zabronionej ofiary przed Panem. Więc w obu tych sytuacjach mamy opóźnienia spowodowane przez Pana. Dlaczego Pan miałby chcieć spowodować opóźnienie? To nigdy nie jest karą. Kiedy przełom zostaje opóźniony, coś, o co się modliliśmy, o co walczyliśmy, i to nie nadchodzi w momencie, w którym czuliśmy, że powinno nadejść, nie nadchodzi w czasie, w którym mieliśmy poczucie tej obietnicy, kiedy to się opóźnia, co się dzieje? Rzeczy, które są w nas, wychodzą na powierzchnię, o których nie mieliśmy pojęcia, że są w nas. Wszelkiego rodzaju oskarżenia, które mamy tutaj, tak jak Saul. To twoja wina, Samuelu, ponieważ nie przyszedłeś, kiedy mówiłeś, że przyjdziesz. Mojżesz, nie wiemy, co się z nim stało. Aaron, nie wiemy, czy on żyje, czy nie. Widzieliśmy ogień, błyskawice. Wszystko się stało na górze, na którą wspiął się, aby spotkać się z Panem. Nie wiemy, czy on jeszcze żyje, czy nie. Nie możemy przecież tutaj zostać na zawsze. Uczyń dla nas Boga, który zabierze nas stąd do ziemi obiecanej. O co w tym chodzi? O to, że to wszystko, co było w sercach dzieci Izraela, wtedy, kiedy wychodzili z Egiptu, ziemi, która czciła wszelkiego rodzaju fałszywych bogów, wciąż mieli Egipt w swoich sercach. I to opóźnienie właśnie wydobyło to na powierzchnię. I dlaczego Bóg miałby to zrobić, jeśli wiemy, że w Jego sercu nie jest przyniesienie nam wstydu, poczucia winy, ani nic podobnego? To nigdy nam nie pomaga. Więc On obnaża to, co jest w moim sercu, abym mógł to wyznać. Ponieważ kiedy rozpoznaję to, czego nie widziałem wcześniej, kiedy to rozpoznam i uznam, wyznam, to oznacza to zgodę przed Bogiem i uznaję, że wyznanie tego oznacza zgodę z Bogiem, uznaję, że mam teraz łaskę do porzucenia tego. Bo On mówi, wyznaj i porzuć. Bóg w swojej miłości pozwala na opóźnienie, abym zobaczył coś, czego nie mógłbym zobaczyć bez tego opóźnienia. Abym potem mógł zgodzić się z Bogiem, wyznać to i porzucić. A On wzmocni wtedy fundament, na którym może zbudować coś bardziej znaczącego niż wcześniej. Ale kiedy ciągle reaguje na te opóźnienia z takim obwinieniem ludzi, że to ich wina, ty nie przyszedłeś, kiedy obiecałeś, że przyjdziesz. I lista może być coraz dłuższa. Bóg ci się ukazał, tak jak Bóg rozmawiał z Adamem i Ewą, po tym jak zjedli zakazany owoc. Mówił do Adama, co ty zrobiłeś? On powiedział, no to ta kobieta, którą mi dałeś, to zrobiła. Pan zapytał Ewy, co zrobiłaś? A ona mówi, to był wąż. Zawsze następuje odchylenie odpowiedzialności i poprzez odrzucenie odpowiedzialności tak naprawdę opóźniamy nasz własny postęp w tej sytuacji. Szalone jest to, że wszyscy nie lubimy opóźnień, prawda? Lubię najszybszą możliwą odpowiedź. Nie jestem fanem opóźnienia. Ale co się dzieje wtedy, kiedy nie biorę odpowiedzialności za to, czym zajmuje się Bóg w danej chwili? To ja dodaję moje opóźnienia do Bożego opóźnienia. Nie możesz przyspieszyć Bożego procesu, ale możesz go spowolnić. To jest kwestia panowania. Tak jak pytałem was wcześniej, że gdybym mógł wam dać $1,000 dzisiaj, a gdybym mógł dać wam $2,000 za 30 dni, ponieważ wiecie, że $2,000 przyjdzie po tych 30 dniach, możesz podziękować za to dzisiaj. Jest to logiczne. Tak? Mam na myśli, że naprawdę możesz poczuć tę wdzięczność i podziękować dzisiaj z wyprzedzeniem. Kiedy mówi, żeby dziękować za wszystko, to właściwie
logiczne z perspektywy królestwa. Wynika to z boskiego powodu. Cóż, oczywiście, on tutaj rządzi. On jest wszechwładnym panem. Chodzę w posłuszeństwie i za 30 dni będzie lepiej niż dzisiaj. Ale oczywiście zamierzam dzisiaj za to podziękować. Obie te historie, dwie, które już przeczytaliśmy, w obu przypadkach sednem problemu jest strach przed człowiekiem. I wynikające z tego opóźnienie Mojżesza, opóźnienie Samuela, faktycznie spowodowało, że pewne rzeczy wydobyły się na powierzchnię, które były w sercach ludu Bożego, czego inaczej by nie dostrzegli. Więc oto, co staram się podkreślić, że w przypadku opóźnienia niepokój jest jakby przyczyną duchowej demencji. Niepokój jest tym, co powoduje, że my jako ludzie zapominamy o Bożych obietnicach. Zapominamy o tym, co uczynił. Nie pamiętamy tych wyraźnych świadectw Pana. Wszystkie te rzeczy są wypierane wtedy, kiedy pojawia się opóźnienie. I wiedzieć, jak upraszczać w tych opóźnionych sezonach, myślę, że to bardzo ważne, że udaje mi się uprościć swoje życie, aby nie było zbyt rozdrobnione, aby mieć pewność, że jestem zakotwiczony w tym, co powiedział Bóg. W kółko wracam do tych samych wersetów, tych samych modlitw, tych samych zasad przychodzenia przed tron Pana, deklarując to, co obiecał. Walka o serce i umysł jest ogromna w okresach opóźnienia i może się wydawać, że nie ma w tym żadnego postępu. Ale postęp polega na tym, że nie zmieniłem tematu, że trzymam się tego, co Bóg powiedział. Wiecie, rzeczą, do której odnosiłem się prawdopodobnie kilkanaście razy w ciągu ostatnich kilku lat, jest ten fakt, że Pan nieustannie nas mierzy w tych próbach od Pana, w tych testach. To nie jest test, czy zrobię coś złego, ale to jest ta miara tego, co możemy unieść. I to, czego On szuka, to tego, aby Jego chwała spoczęła na Jego ludzie. Taki znaczący sposób. Ale ten ciężar Boga na pękniętym fundamencie zwiększa to pęknięcie. I to nie jest rodzaj złamania, który jest pokorą, ale złamanie, które jest upokarzeniem. I to jest różnica. Ciężar Boga, który On chce nałożyć na swój lud, ponieważ będzie to Kościół chwały. Będzie to Kościół chwały. Jezus wraca po oblubienicę, której ciało jest w równych proporcjach do jej głowy. Nie jakaś układanka, którą należy złożyć w niebie. Więc to jest to stałe mierzenie. No tak, ale nie przyszedłeś wtedy, kiedy miałeś przyjść. Prorok powiedział, że stanie się to pierwszego dnia miesiąca. Albo, no tak, ale kiedy pościłem i modliłem się, to czułem, że Pan mówi do mnie to, a to się dalej nie wydarzyło. On widzi we mnie to, czego ja nie widzę. On widzi piękno, ja tego nie widzę. On widzi to, co powinno być zmienione. Ja mogę zobaczyć tyle, on widzi tyle. I w Jego życzliwości stawia mnie w sytuacji, żebym mógł zobaczyć to, co on widzi. Bo jeśli zobaczę to, co on widzi, to mogę zgodzić się z tym, co on mówi. A jeśli zgadzam się z tym, co on mówi i wyznaję to, to mam tę łaskę do porzucenia tego. W porządku. Dostaniecie jeszcze jedną szansę. Chciałbym, żebyście przyjrzeli się ze mną następnej historii. I następna jest właściwie moją ulubioną z tych trzech. Jest w pierwszej księdze Samuela, rozdział 23.
Podziwiam Dawida tak bardzo, bo o tym teraz mowa, o Dawidzie, zanim został królem. Został przepowiedziany przez proroka Samuela, że będzie następnym królem Izraela. W rzeczywistości został namaszczony, uświęcony, jeśli wolicie takie słowo, przed królem, ale od czasu, kiedy według proroków został namaszczony na króla, do momentu, kiedy został królem, to myślę, że było to około 13 lat, więc to znaczące opóźnienie. Więc mamy mężczyznę, gdzie kobiety śpiewają te pieśni, że Saul zabił tysiące, ale Dawid 10 tysięcy. I wszyscy są gotowi na to, żeby on został królem. A on jest teraz w takiej sytuacji, że Saul jest zazdrosny i chce go zabić. To nie jest chwila wściekłości. To staje się stylem życia, w którym przez 13 lat próbuje schwytać i zabić tego człowieka, Dawida. Kiedy goni cię jakiś zdemonizowany szaleniec, to w pewnym stopniu kształtuje twój charakter. I jeśli jest coś, czego Dawid nie czuł w tym momencie, kiedy jest zmuszony zamieszkać wśród Filistynów, którzy są zadeklarowanym wrogiem Izraela, jeśli jest coś, czego nie czuje w tej chwili, to to, że rzeczywiście ma być królem. I oto teraz ukrywa się w głębi jaskini. A kiedy dochodzimy do tej historii, jest napisane w wersecie 3, w rozdziale 24. I przybył do owczych zagród przy drodze, gdzie była jaskinia. Wszedł do niej Saul za potrzebą. Dawid zaś i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Ludzie Dawida powiedzieli do niego: oto dzień, o którym Pan ci powiedział. Oto wydam twego wroga w twoje ręce, abyś z nim uczynił to, co wyda ci się słuszne. No naprawdę, prorocze namaszczenie zaczyna spływać na wszystkich tej armii w tym momencie. Gdy zaczęli prorokować i przypominać mu o obietnicach Bożych. Dawid wstał więc i po cichu odciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak serce Dawida zadrżało z tego powodu, że odciął skraj płaszcza Saula. I zwrócił się do swoich ludzi: nie daj Boże, żebym miał to uczynić memu Panu, pomazańcowi Pana, bym miał wyciągnąć swoją rękę na niego, ponieważ jest pomazańcem Pana. Ja mam pianino. Lubię swoje pianino. I to jest świadectwo. Kiedy sprzedaliśmy nasz poprzedni dom, znajdowały się w nim wszystkie meble. Zostawiliśmy również pianino. I kupiliśmy dom, w którym teraz mieszkamy, w którym nie ma już mojej żony. Kiedy kupiłem ten dom, nie miałem pianina, a chciałem je mieć. Mam karty kredytowe. I one działają naprawdę dobrze. I gdybym chciał, to jest to w mojej mocy, żeby teraz zdobyć pianino. Nie lubię czekać. Czy to prawda? W 100%. Gabe mówi, że to w 100% prawda. Nie jestem pewien, czy podoba mi się jego ton. Ale to jest wybór. Mogę mieć pianino, albo mogę przejść przez ten proces uzyskania go jako coś od Pana w ramach różnych oszczędności, nie karty kredytowej. Teraz mam pianino, które jest świadectwem, które przypomina mi, kiedy na nie patrzę, Bożą naturę, Jego obietnicę i możliwość zapewnień. Teraz do mnie przemawia poza tym posiadaniem materialnym. Mogę mieć posiadanie materialne, albo mogę mieć fragment mojej wędrówki z Jezusem, który jest reprezentowany przez ten przedmiot fizyczny. Często jest to w naszym zasięgu, aby wypełnić nasze własne przeznaczenie i nasze własne prorocze słowo, ale musimy dodać ciało do spełnienia tego, a to ogranicza miarę chwały, jaką Bóg zamierza włożyć w nasze życie w tej sytuacji. Czy to w ogóle miało jakiś sens? Czuję, że mówię tutaj jakąś zagadkę, ale wierzę, że jesteście ze mną. Możliwe jest doprowadzenie do własnych wniosków w niektórych sytuacjach w naszym życiu. I Dawid miał taką możliwość. Według proroków i tych, którzy mu właśnie prorokowali, to jest szansa, którą Bóg ci zapewnił.
To jest słowo Pana dla ciebie. Teraz wyrządź swojemu wrogowi, temu człowiekowi, który próbował cię zabić i nie miał prawa wystąpić przeciwko tobie, ponieważ Bóg namaścił cię na króla Izraela. Teraz możesz to zrobić. Więc on to wszystko przemyślał i odciął skraj płaszcza Saula. A potem czuje się winny, bo zszargał wizerunek swojego przywódcy. Bez względu na to, jak bardzo jest bezbożny, dopóki Bóg go nie usunie, jest dalej jego przywódcą. On pokutował, Saul opuścił jaskinię, Dawid zawołał do niego, pokazał mu to, co zrobił. Saul chwilowo miał wyrzuty sumienia, że próbował go zabić, ale próbował zrobić to ponownie później. Ale o to chodzi, że Dawid odmówił doprowadzenia do spełnienia jego własnych obietnic. To są pokusy w tym opóźnieniu. Pokusą w opóźnieniu jest poleganie na wykorzystaniu mojej zdolności do spełnienia moich potrzeb, moich słów i mojego celu, moich obietnic. Zamiast faktycznie uczestniczyć na Bożych zasadach w tym Bożym procesie. Boży proces dla mnie, wybaczcie mi, te analogie, ale Boży proces jest troszeczkę jak zdrowa żywność. Jest bardzo ważny, ale jest powolny. Jest powolny. Będę z wami szczery. Ja jem zdrowo. Mam naprawdę dużo witamin do zjedzenia. To jest jak posiłek. Taki duży. Wierzę w to. Jestem temu oddany. Zdrowemu trybowi życia. Ćwiczę. I robię to wszystko. Ale czasami wolę po prostu wziąć leki. Bo to zwykle 3 dni i po sprawie. Podczas gdy te witaminy muszę brać długo, przez 6 miesięcy na przykład, zanim one wejdą do mojego organizmu porządnie. Okej. Bardzo przepraszam za te wszystkie rzeczy, które powiedziałem właśnie 5 minut temu. Boży proces jest powolny, ponieważ nie interesuje go wynik, ale to, co w trakcie tego procesu, tej podróży. Ja uwielbiam widzieć wynik. Podoba mi się spełniona obietnica. Podoba mi się pianino w pokoju. Podoba mi się ten moment, kiedy dziecko rodzi się po latach prób. Podoba mi się odpowiedź na przełomowe otwarcie biznesu. Podobają mi się te wyniki. Ale to, jacy my jesteśmy podczas tej podróży, jest tym, co on ceni. Codzienne decyzje o odnowie umysłu. Codzienne decyzje, aby włożyć w nasze usta słowa Pana, że wyznajemy, deklarujemy, modlimy się, śpiewamy, prorokujemy, bierzemy to, co on powiedział, że jest naszą pomocą. I strzeżemy naszych serc z tą pomocą. To ta podróż. Jest to proces, który on najbardziej ceni. Wynik jest łatwy. Nie trzeba niczego, aby wyprowadzić Izrael z Egiptu i po prostu posadzić ich w ziemi obiecanej. Ale oni nie mają charakteru, aby tam pozostać. Dojrzałość rozwinięta w tej podróży jest tym, co ich trzyma. I w twoim i moim życiu jest to podróż, jest to proces, który pozwala nam zarządzać dobrze bogactwem spełnionych obietnic. I te opóźnienia mają pomóc mi zobaczyć to, co jest dla mnie trudne do zobaczenia bez tych opóźnień. Mówiłem wam wcześniej w formie żartu. Pamiętajcie, że to jest żart. Ten kot ma 9 żyć, a ja po prostu jestem na tym 9. Więc nie potrzebuję owoców ducha, jeśli nie mam was w swoim życiu. Widzicie, cała sprawa polega na tym, że każdy z nas może zdystansować się od innych ludzi i rozważyć bycie na takim poziomie dojrzałości, że nie mamy pojęcia, jak to jest żyć na tym poziomie, ponieważ nie mamy nikogo, kto by nas spowalniał na naszej drodze. Nie mamy nikogo, z kim jesteśmy w konflikcie. Nie mamy nikogo, kto by nas źle potraktował na naszej drodze, wobec kogo musimy być bardzo cierpliwi. Wiecie, macie wszystkie pieniądze świata i nie wiecie, jak to jest modlić się o kolejny posiłek. Nie wiesz, jak to jest walczyć o przełom w prostych rzeczach. I Pan w swoim miłosierdziu powoduje opóźnienia, abyśmy mogli stać się ludźmi, którzy
nie są tylko niezależnie silni, ale są silni zbiorowo, abyśmy stali się narodem, który dobrze go reprezentuje, ponieważ jesteśmy wspólnotą. Opóźnienia ujawniają to, czego nie chcę widzieć, ale powinienem to zobaczyć, ponieważ pomaga to wzbudzić we mnie świadomość mojej potrzeby zależności. I ostatni komentarz, jaki teraz wygłoszę. Pokora to tak naprawdę nie myślenie o sobie w zły sposób. Pokora to po prostu postrzeganie siebie takim, jakim jesteś. A opóźnienia pomagają nam zobaczyć nas takimi, jakimi jesteśmy. I teraz nie modlę się o to, żebyśmy mieli jakiekolwiek opóźnienia. Modlę się o to, żeby Bóg się pospieszył. To jest modlitwa biblijna. Jest taka modlitwa, w której psalmista modli się, aby Bóg się pospieszył. Więc ta modlitwa nie oznacza, że on to zrobi, ale oznacza, że jest to możliwe, że mogę się o to modlić. I w jakiś sposób czuję się pocieszony, mówiąc po prostu, Boże, pospiesz się. Rzeczy zostały ujawnione w nas, w Izraelu, w Saulu i coś w Dawidzie, co było złotem. Coś, co w Izraelu i Saulu było brzydkie. Ale było to spowodowane opóźnieniem. Niektórzy z was w ostatnich dniach musieli stawić czoła rzeczom, które naprawdę były niepowodzeniami i coś, co spowodowało, że naprawdę zaczęliście kwestionować Pana. Ale On odsłonił w was coś, co jest piękne i mocne. Coś podobnego, co odsłonił w Dawidzie, gdzie miał szansę na swój własny awans, na królestwo, dał mu szansę i dostrzegł piękno uczciwości jego serca, które poczuło się zawstydzone poprzez odcięcie tego skraju płaszcza i zmatowienia jego obrazu przed swoim ludem. Obrazu Saula przed swoim ludem. Niektórzy z was przeszli w ostatnich dniach rzeczy, w których byliście zaskoczeni sobą, że waszą pierwszą reakcją była modlitwa, a nie złość, że waszą pierwszą reakcją było przebaczenie, a nie wycofanie się, że waszą pierwszą odpowiedzią było, Boże, muszę prowadzić nieobraźliwy tryb życia. I to była wasza pierwsza odpowiedź. A rok temu tak by nie było. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, przebiła mi się opona w rowerze. Zabrałem ten rower do sklepu, żeby go naprawili. Oni wyjęli dętkę z opony, napełnili ją powietrzem, a potem włożyli tę dętkę pod wodę i obracali ją pod wodą, aż pojawiły się pęcherzyki powietrza, co zaczynało pokazywać, gdzie jest dziura tej dętce. A kiedy już ją znaleźli, nie założyli ją z powrotem na oponę. Najpierw ją załatali, a potem i tak jej nie założyli z powrotem na oponę. Oni wypełniali ją ponownie powietrzem, a następnie ponownie pod wodę, pod ciśnienie. Za drugim razem, gdy poddali ją pod ciśnienie, nie chodziło o to, aby ujawnić, gdzie jest nieszczelność, ale aby zobaczyć, że naprawa się powiodła. I Pan tak samo poddaje nas temu ciśnieniu, abyśmy ujawnili potrzebę, gdzie my będziemy wiedzieli, co rozpoznać, uznać i wyznać. A potem, gdy już wykona swoją pracę, podda nas znowu pod ciśnienie, abyśmy nabrali pewności w łasce, w której żyjemy. Więc Ojcze, modlę się o tę łaskę, aby naprawdę spoczęła na nas łaska, która może celebrować proces. Łaska, która może patrzeć w przyszłość i dziękować bez względu na wszystko, dlatego że wiemy, że jesteś władcą i wiemy, że jesteś dobry i że współdziałasz we wszystkim dla dobra. Czcimy Cię za to. Dziękujemy Ci, że Twoja obietnica jest pewna pomimo wielkich, wielkich trudności. Uznajemy, że jesteś tym wiernym, absolutnie wiernym i prawdziwym. I dziękujemy Ci. Jeżeli interesują Cię wykłady mówców Kościoła Betel, zachęcamy Cię do śledzenia naszego nowego kanału Strefa Prorocza, gdzie możesz posłuchać nauczania Chrisa Wolotona oraz Cindy Jacobs, a także znajdziesz proroctwa, które Bóg obecnie kieruje do Kościoła. Subskrybuj kanał Strefa Prorocza. Link w opisie. Kiedy korzystałem z inteligencji duchowej, nie otworzyłem po prostu nowej szufladki w moim mózgu, która uczy się myśleć jak Chrystus. Ja podłączyłem się do Jego umysłu i uzyskałem pełny dostęp do wszystkich myśli Boga. Spytasz pewnie, czemu nie mamy tak przez cały czas?
Być może dlatego, że rozwiązujemy nasze problemy poprzez IQ i EQ i nie budujemy nowych ścieżek neuronowych w naszej inteligencji duchowej. Znacie te teksty. Jedyne, co pozostało, to się modlić. Lub innymi słowy, skoro już zrobiliśmy wszystko inne, to może teraz spróbujmy się pomodlić. A co jeżeli zrobiłbyś na odwrót? Jeżeli jesteś zbudowany wykładami z Kościoła Betel i chciałbyś wspierać finansowo dalsze tłumaczenia, możesz dokonać wpłaty na poniższe konto z dopiskiem Tłumaczenia Betel.